Hej, cześć, witaj na kanale Kucia w Roch i dzisiaj będzie unboxing. Unboxing, no, taki nie do końca jak zwykle, jak wszystkie te poprzednie, dlatego że poprzednie są moimi starymi produkcjami. Ten będzie nowy, bardzo nieprofesjonalny, jak widać, jak ostatnio wszystkie moje odcinki. Natomiast co? Jakiś czas już sobie, można powiedzieć, bawię się w całe to grawerowanie i tak dalej, i tak dalej. I jak robiłem zakupy niedawno w Biedronce, połasiłem się na coś takiego. To jest zestaw 26 sztuk. Zestaw firmy Niteo. Coś takiego. Firma Niteo, niby to. Dlaczego kupiłem to? Dlatego, że to może być coś, co mi bardzo pomoże. Zaraz to rozpakuję i wyjaśnię w ogóle. Kupiłem to dlatego, że ma mi to pomóc, żeby robić lepsze te grawery, wszystkie moje. Ponieważ u siebie, w moim zestawie, skąpym, ale podstawowym, mam dwie takie końcówki, nie wiem, czy to widać. Widać i widać. Dwie takie końcówki, takie. I dwie takie. Takie cieniuteńkie, bardzo. Więc, no jakby możliwości robienia tego wszystkiego są bardzo małe. Dlatego postanowiłem kupić sobie zestaw elementów. Tu jest oczywiście plomba. O, widać ją? Widać, widać. No, puść. Czy nie puścisz? Okej, muszę iść po nożyk. Nie spodziewałem się takiego oporu ze strony tego pudełka. Udało się, przyciąłem. To jest plomba zabezpieczająca, żeby czasem ludzie po prostu nie otwierali, na przykład nie wymieniali i nie wkładali z powrotem. W sensie nie robili zwrotu, po prostu. O to chodzi. Tak myślę. Poznam kombinację ludzi, więc wiem, że coś takiego mogłoby mieć miejsce. I co? Zestaw się prezentuje mniej więcej tak. Mam nadzieję, że to będzie widać, bo to, co widzę w postprodukcji, to jest jedno, a to, co widzę tutaj, to jest drugie. Natomiast dlaczego skusiłem się na ten zestaw? Ponieważ w moim zestawie mam taką na przykład kulkę. A tutaj mam chociażby taką kulkę. Różnica jest kolosalna, dlatego że w momencie, kiedy robię tak zwane wypełnienie danej litery czy danego wzoru, żeby po prostu coś było poza konturem, no to niestety moją kulką nie byłem w stanie tego zrobić, bo albo wyjeżdżałem poza linię i musiałem na nowo jak gdyby kreować kształt, albo nie byłem w stanie jakoś tego zrobić, bo ta końcówka nadaje się tylko i wyłącznie do zrobienia konturu. To jest jak najbardziej ok, ale do wypełnienia nie bardzo. Potrzebowałem czegoś więcej. Tu mam kilka piórek, można powiedzieć, bo są nawet takie ładne kropelki, więc tym mogę i zrobić kontur, i mogę zrobić mogę zrobić wypełnienie. Mam kilka rodzajów właśnie tych kulek. Mam też tych raczej nie użyję nigdy. Mam też coś takiego, jeszcze nie wiem, w jaki sposób mógłbym to użyć. Takie, no nie wiem, czy to widać, takie właśnie. A, nie widać.
Nie chcę mi wyostrzyć. No w każdym razie takie coś. Takie jakby z dekierkiem. Nie wiem, czy ja będę w stanie, czy ja w ogóle będę potrzebować używać tego. Moment, czy to się jakoś otwiera? To mi właśnie przed chwilą przeskoczyło. Tak, to się otwiera, ale to jest w zasadzie tylko i wyłącznie kwestia taka, żeby to zabezpieczyć przed ewentualnymi jakimiś uszkodzeniami. Dla mnie o tyle fajna rzecz, wiedza, że po prostu pod spód, bo tu jest trochę przestrzeni, będę mógł schować na przykład moje tamte narzędzia z pakietu Dremel. Co tu jeszcze jest fajnego? Tu są jeszcze fajne takie wałki. W przypadku, kiedy robię, bo robię też na nowo butelki z napisami, z imionami, jak i zarówno różne inne rzeczy, wazony z różnych innych butelek, nie tylko zresztą, to może mi się przydać do tępienia krawędzi. Teoretycznie, bo z racji tego, że ważna rzecz, kupiłem to w Biedronce i kupiłem to za śmieszne 18 zł za 26 sztuk. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest napisane, że materiał to jest A3 stal, ale ma być to z diamentowym, z pokryciem diamentowym. Mam nadzieję, że to będzie nie gorsze niż to. Dlatego, że te moje końcówki też są 3 mm. Dlatego, to są końcówki 3 mm, 3 mm średnicy mają. No i zobaczymy po prostu. No, średnica trzpienia 3 mm. Różne kształty i oczywiście to jest do. Czyli oni po prostu wypuścili serię do multiszlifierki Niteo, czyli Biedronka też taką serię wypuściła Niteo. No okej. Okay. No zobaczę. Zobaczę, jak to będzie działać. Zobaczę, jak w ogóle, czy faktycznie jest pokrycie chociażby diamentowe, bo wtedy przy szlifowaniu szkła, jeżeli jest z pokryciem przynajmniej diamentowym, to nie powinno się ścierać tak łatwo. Także to się po prostu, no to wyjdzie w praniu, czy jest to warte, czy nie. Także odpowiem na to pytanie w przyszłych jakichś tam materiałach, które będę robić. Bo będę pokazywać dalsze materiały, jak robię kolejne jakieś tam butelki czy słoiki, bo są pytania do mnie kierowane, czy robię coś więcej poza jednym słoikiem z napisem cukier. Tak robię, natomiast to są testy, bo ja testuję różne czcionki, jak to wyjdzie, bo zrobienie jednego prostego napisu niby nie jest takie trudne. Okej, zgadzam się. Problemem jest to, żeby dobrać odpowiedni wzór, czcionkę, wszystko po kolei. Nie chcę, żeby to były jakieś tam po prostu tak zrobione, wykonane na odwal się na odczepnego słoiki, bo od tego zacząłem, już je sprzedaję po prostu. Więc nie chciałbym, żeby to były tandetne jakieś słoiki, których pełno jest na rynku. Pełno mamy tandety. Chcę, żeby po prostu to było coś więcej. Także zobaczymy po prostu, stąd też zakup końcówek, no bo chcę robić coś więcej, coś lepiej. Po prostu jak już się tym zajmuję, to robię. Ludzie tego chcą. Kupują, bo skoro płacą, kupują, zamawiają, no to ja jestem zadowolony, bo zarabiam. Razem, wspólnie, poniekąd chronimy planetę, bo nie produkujemy kolejnych nowych śmieci, tylko po prostu używamy to, co mamy, bo ja wszystkie te słoiki, które mam, pochodzą z recyklingu, czyli po prostu zamiast wyrzucić ich do śmieci, biorę je i robię na nich nowy wzór i daję nowe życie, można powiedzieć, tym słoikom.
Robię też na szklankach różne napisy, ale to jeszcze nie mam konkretnego jakiegoś wypracowanego wzoru, więc na razie nie będę ogłaszać. Poza tym to jest unboxing tego czegoś, tych narzędzi, tych końcówek, a nie vlog o tym, co robię. Także dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł potwierdzić lub zaprzeczyć przydatności tym końcówkom. Uważam, że to jest fajna rzecz, bo za 18 zł, no nie czarujmy się. Ciężko zdobyć w dobrej cenie końcówki, które będą jakoś działać sensownie. Zobaczymy, jak to będzie działać, czy nie będzie działać. Się okaże w przyszłości. Za dziś bardzo dziękuję i do następnego vloga. Trzymaj się, cześć.